Dzielni Samopomoc Chłopska w Wojniczu. A działka ta to jest no, kawałek placu targowego, czyli obszar, na którym jest zlokalizowany blaszak GS-u i parking. Obszar, który jest trelinką czy płytkami chodnikowymi w tej chwili wyłożony w części. Gminna spółdzielnia, to Państwo na pewno już wiedzą, bo taka informacja wcześniej była. Gminna spółdzielnia chce to sprzedać i już dwukrotnie był ogłoszony przetarg. No, cena była dość zaporowa i nikt tego nie kupił w drugim przetargu. W tej chwili pan syndyk najprawdopodobniej po uzyskaniu zgody przez panią sędzię, która sprawuje nadzór nad likwidacją gminnej spółdzielni, będzie mógł sprzedawać to z wolnej ręki. Nie znamy jeszcze ceny, no nie wiemy jak to będzie wyglądało. Niemniej wiadomym jest, że ta działka byłaby dość ważna dla nas, dla samorządu wojnickiego. I tutaj chodzi o to, żeby burmistrz miał swobodę, przyzwolenie na przystąpienie do negocjacji z panem syndykiem w gminnej spółdzielni. To tyle. Dziękuję bardzo pani inżynier. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję. Proszę państwa, w takim bądź razie czytam projekt uchwały nr 46/417/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy Wojnicz. Podstawę prawną mają państwo przed sobą w projekcie uchwały. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zezwala się burmistrzowi Wojnicza na zakup do zasobu nieruchomości gminy Wojnicz zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 631/6 o powierzchni 10 tysięcznych hektara położonej w obrębie Wojnicz. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały poleca się burmistrzowi Wojnicza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pani panowie za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki przy trzymaniu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że państwo przyjęli projekt jednogłośnie. Proszę państwa, kolejny temat dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Myślę, że pani inżynier Jękot naświetli nam sprawę. Dla państwa radnych już było to na komisjach, natomiast dla państwa sołtysów i gości zaproszonych kilka zdań komentarza do projektu. Proszę państwa, zgodnie z ustawą geodezyjną burmistrz Wojnicza ma prowadzić rozgraniczenia na terenie swojej gminy. I tymi rozgraniczeniami zajmuje się nasz referat. Prowadzimy rozgraniczenie pomiędzy panem Sławomirem Gajdurem i jego sąsiadem, pomiędzy panem Sławomirem i Magdaleną Gajdur jako właścicieli działki 924 i ich sąsiadem na wniosek sąsiada. Sąsiad 9 sierpnia 2013 roku wniósł o rozgraniczenie. Prawo geodezyjne mówi, że no każdy ma prawo wnosić o okazanie granic w części, w całości swojej działki. I tak jak mówię, sąsiad państwa Gajdurów wniósł o rozgraniczenie 9 sierpnia działki 925 i działki 924, która jest własnością państwa, pani Magdaleny i Sławomira Gajdurów. Ponieważ w chwili, kiedy wniosek został złożony, działka w ewidencji gruntów figurowała na nieżyjących rodziców pana Sławomira i pani Magdaleny Gajdur, więc no, musieliśmy podjąć kroki w celu określenia, kto jest stroną w tym postępowaniu, ponieważ no nie może być stroną oczywiście osoba nieżyjąca. Pytaliśmy pana Sławomira Gajdura, zwróciliśmy się do sądu o informację, czy został przeprowadzony spadek. Monitorowaliśmy kolejny raz do sądu, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi. I 1 października 2013 roku otrzymaliśmy odpowiedź z sądu,
że toczy się postępowanie spadkowe po państwu Gajdurach, ale nie zostało jeszcze zakończone, toczy się. Zatem dopiero 8 stycznia 2014 roku, bo kolejno tam jeszcze pytaliśmy w sądzie, jak długo potrwa sprawa, otrzymaliśmy informację, że rozprawa będzie 5 listopada 2013. 26 listopada po raz kolejny opłaciliśmy tam 6 zł za wydanie postanowienia i złożyliśmy wniosek kolejny o wydanie takiej kserokopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 8 stycznia 2014 roku otrzymaliśmy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, gdzie spadkobiercami zostali orzeczeni właśnie pan Sławomir i jego siostra Magdalena. Następnie, a zatem dopiero wtedy mogliśmy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu, bo mieliśmy wiedzę, kto będzie drugą stroną. Jedną stroną jest sąsiad, właściciel działki 925, a drugą stroną w rozgraniczeniu są spadkobiercy po panu Jerzym i Elżbiecie Gajdurach, czyli pan Sławomir i Magdalena Gajdur. 21 stycznia 2014 roku wszczęliśmy postępowanie, to znaczy wydaliśmy postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. A 27 stycznia rozesłaliśmy do 6 geodetów zapytanie ofertowe, za jaką kwotę rozgraniczenie zostanie wykonane. Ponieważ no jest to nie trzeba robić przetargu na te czynności, ponieważ kwota zamówienia jest niska. I wystarczy rozesłanie zapytań ofertowych. Otrzymaliśmy, do 6 geodetów wysłaliśmy zapytanie, otrzymaliśmy odpowiedź od 2 geodetów. 2 geodetów zgłosiło się, że wykona to rozgraniczenie, pan Janusz Gajewski i pan Roman Krawczyk. Wybraliśmy tańszą ofertę, niewiele tańszą, ale tańszą pana Janusza Gajewskiego. Geodety, który posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania tego typu rozgraniczeń, tego typu czynności. I 24 lutego wydaliśmy postanowienie, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne, wydaliśmy postanowienie o upoważniające pana Janusza Gajewskiego do wykonania czynności okazania granic. Ponieważ pani Magdalena Gajdur mieszka poza Wojniczem i nie odbierała od nas korespondencji, które były wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, więc przysłaliśmy. Oprócz tego, że było awizowane, że leżało na poczcie zgodnie z przepisami w miejscu jej zamieszkania, 24 lutego przesłaliśmy jej listem zwykłym, ponieważ przypuszczaliśmy, że no jest jakimś problemem odbieranie korespondencji z poczty, więc listem zwykłym przesłaliśmy jej i postanowienie o wszczęciu i upoważnienie geodety z informacją, że no żeby wiedziała, co się na działce, która jest jej współwłasnością, dzieje. I również 24 lutego zawarliśmy umowę z geodetą z terminem wykonania czynności do 24 czerwca 2014 roku. Ja może już tak dokładnie nie będę relacjonować, ponieważ w międzyczasie mieliśmy, to znaczy potem, przed okazaniem granic, mieliśmy kilka pism od stron rozgraniczenia o różnych zastrzeżeniach,
które zmierzały do, no nie wiem, udowodnienia stronniczości pana burmistrza, niedobrego prowadzenia sprawy. No na te zarzuty żeśmy odpowiadali, ale w efekcie tego postępowania rozgraniczeniowego geodeta przesłał zawiadomienie, że 31 maja przesłał zawiadomienie do stron rozgraniczenia, że 31 maja 2014 roku o godzinie 15 będzie okazanie granic w terenie. Po tym zawiadomieniu, a właściwie po tym okazaniu granic, pan Gajdur, pan Sławomir Gajdur złożył skargę na czynności geodety, które sprowadzały się do tego, że pan geodeta przerwał rozgraniczenie, zaczął rozgraniczenie wcześniej niż powinien, ale to akurat w skardze nie było poruszone. Natomiast, że przerwał rozgraniczenie, po prostu okazanie granic w tym dniu się nie zakończyło. W wyniku i również o różnych innych zastrzeżeniach, w których podnosił, że pan geodeta, mówiąc tak kolokwialnie, bardziej słuchał sąsiada niż jego, nie brał pod uwagę jego wyjaśnień co do przebiegu granicy, że sąsiad miał prawo zabijania rurek, a pan, no mówiąc krótko, że był troszkę pomijany przy tych czynnościach, że jego uwagi nie były brane pod uwagę. Myśmy to musieli wyjaśnić i skierowaliśmy do stron, które były obecne przy tym rozgraniczeniu, czyli do pana geodety i do pana Rawińskiego, skierowaliśmy pisma, w których z prośbą o ustosunkowanie się do tych zarzutów. Pan Gajewski 10 czerwca i pan Rawiński 20 czerwca złożyli nam pisma wyjaśniające, z których nie wynikało, że geodeta jest stronniczy, a bardziej, że rozgraniczenie, jak każde rozgraniczenie, budzi pewne emocje i dochodzi do pewnych przepychanek słownych, co właściwie w trakcie rozgraniczeń w przypadku skonfliktowanych stron bywa dość częste, ale nie dopatrzyliśmy się stronniczości. Nawiasem mówiąc, po otrzymaniu tych dwóch wyjaśnień napisaliśmy do pana Sławomira Gajdura, który taką skargę składał, prośbę, czy zawiadomienie, czy zaproszenie do urzędu, żeby zapoznał się z odpowiedziami pana Gajewskiego i pana i sąsiada, właściciela działki 925, przepraszam. I w wyznaczonym przez nas terminie pan Gajdur z tymi wyjaśnieniami się nie zapoznał. Potem złożył pismo zarzucające nam brak podstaw prawnych do tego, że wyznaczyliśmy tam 14 dni na zapoznanie się z dokumentami. Jakiś termin musieliśmy wyznaczyć, bo przecież my musieliśmy dalej prowadzić postępowanie, więc jakiś termin, żeby on się ustosunkował z kolei do tych wyjaśnień, musieliśmy wyznaczyć. No i proszę Państwa, w wyniku rozpatrzenia tej skargi pana Sławomira Gajdura dopatrzyliśmy się jednego uchybienia geodety, ponieważ geodeta faktycznie przerwał czynności, bo to była sobota, podobno miał jakąś tam sprawę rodzinną, ale to już pomijam. Przerwał te czynności za zgodą, jak oświadczył i pan Gajewski, i sąsiad pana Sławomira, za zgodą wszystkich.
Niemniej nie sporządził protokołu z tych czynności, które zostały wykonane, bo pewne czynności zostały wykonane. One nie zostały udokumentowane w protokole. W związku z powyższym nakazaliśmy panu geodecie powtórzenie wszystkich czynności od początku, tak jakby ta sobota, 31 maja, jakby jej nie było, jakby nie było tych czynności. Pan geodeta został zobowiązany do powtórzenia wszystkich czynności rozgraniczeniowych, oczywiście i odpowiedniego ich udokumentowania w protokołach czy w protokole, jeżeli to w jeden dzień miałoby być. I tak też się stało. Pan geodeta w sierpniu, myśmy dostali zawiadomienie o kolejnym okazaniu granic 12 sierpnia. No tam inne strony dostały troszkę później, ale odpowiednio wcześniej i w terminie, który no, nie uwłacza prawu geodezyjnemu, o okazaniu granic, zawiadomienie o okazaniu granic w dniu 10 września 2014 roku. Jeszcze przed okazaniem granic, przed 10 września 2014 roku, dostaliśmy wniosek pani Magdaleny Gajdur. Wniosek, nawet nie wniosek, tylko pismo pani Magdaleny Gajdur, w którym ustosunkowywała się do czynności z 31 maja 2014 roku, przy których, nawiasem mówiąc, nie była obecna, bo wtedy na rozgraniczenie się nie zgłosiła. Następnie 28 sierpnia dostaliśmy wniosek pana Sławomira Gajdura o wyłączenie geodety, poparty tam analizą czynności z 31 maja. 29 sierpnia dostaliśmy wniosek pana Gajdura o filmowanie czynności geodezyjnych okazania granic, na co burmistrz wyraził zgodę, że jeżeli pozostałe strony rozgraniczenia taką zgodę wyrażą, no to czynności mogą być filmowane. Kolejny wniosek 8 września, a więc dwa dni przed okazaniem granic, wniosek pani Magdaleny Gajdur o wyłączenie geodety. 9 września około godziny 15 do sekretariatu został złożony wniosek również pani Magdaleny Gajdur o zmianę terminu rozgraniczenia z 10 września. 16 września pan Gajdur złożył, o przesłanie mu kopii wszystkich akt, jakie w sprawie zostały zgromadzone. 10 września czynności geodezyjne się, okazania granic się odbyły. Uczestniczył w nich pan Sławomir Gajdur, uczestniczył jego sąsiad, nie uczestniczyła pani Magdalena Gajdur. Tak jak mówię, no nie mogliśmy się ustosunkować o zmianę terminu, który, wniosek o zmianę terminu, który wpłynął 9 września z zarzutem, że pani Magdalena Gajdur nie może przyjechać z Warszawy, bo ma dziecko, które chodzi do szkoły i nie może, no, w związku z tym nie może przyjechać. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że pani Magdalena Gajdur była no, zawiadomiona 20 parę dni przed tym rozgraniczeniem, o terminie rozgraniczenia, a więc no, nie było powodu do przekładania, raz, że nie było możliwości, bo strony w rozgraniczeniu są na równych prawach obie, więc raz, że nie było możliwości odwoływania tego rozgraniczenia, a po drugie, co prawda jest przepis, który mówi, że w przypadku usprawiedliwionej nieobecności strony
Geodeta może przełożyć czynności nie dłużej niż na miesiąc. Biorąc jednak pod uwagę to usprawiedliwienie, to znaczy te argumenty, które pani Magdalena Gajdur w swoim piśmie podniosła, że pracuje i że dziecko chodzi do szkoły, trudno uznać, że te okoliczności za miesiąc ustaną. Za miesiąc będzie dokładnie to samo. Więc biorąc to pod uwagę, to rozgraniczenie powinniśmy przełożyć na wakacje, co już jest niedopuszczalne i takie też pismo pani Magdalena Gajdur dostała no już po rozgraniczeniu, bo tak jak mówię, no nie było możliwości jej zawiadomić przed rozgraniczeniem, że jej wniosek został załatwiony odmownie, ale po rozgraniczeniu takie wyjaśniające pismo pani Magdalena Gajdur dostała. W tej chwili pan geodeta zrobił operat z czynności rozgraniczeniowych. W tym operacie dał nam do sprawdzenia, zgodnie z ustawą, zgodnie z przepisami, w tym operacie są błędy formalne. I myśmy zwrócili mu ten operat do poprawy. I w przyszłym tygodniu pan geodeta ma nam poprawiony operat przynieść. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy macie jakieś Państwo pytania? Proszę Pani Radna. Pani Krystyno, ja zajrzałem do umowy i nie burmistrz jest winny, tylko geodeta. I skarga nie jest na burmistrza, tylko na geodetę. Pani Krystyno, umowa została podpisana z geodetą 24 lutego, że do 24 czerwca ma zrobić. Po każdym dniu 1/10, 1% za każdy dzień. Miał dostać 3000. Wszedł na działkę 21 maja, nie powiadamiając właścicieli. Potem 31 maja, no tak jest tutaj w skarbie, przepraszam, skończę. Potem 31 rozpoczął i przerwa, że sprawy rodzinne. Miał 4 miesiące. I ja się dziwię, że wy podchodzicie tak lekko do sprawy, że w sierpniu, może w przyszłym roku. Przerwać to trzeba było, bo umowa była i tam trzeci czy czwarty punkt w umowie był. Przerwanie, niewykonywanie, burmistrz od tego. Jest tam takie sformułowanie, bo nie mam tej umowy, bo to zajrzałem. I nie trzeba było tego ciągnąć dalej z tym geodetą, który formalnie z jednej strony i drugiej nie pasuje. I proszę tutaj nie wciskać, bo tutaj jest takie wciskanie na sołtysom i radnym, że we wrześniu geodeta podszedł do spraw, nie spełnił wszystkich spraw 24 czerwca. Trzeba było umowę rozwiązać. I koniec. I skarga dla mnie jest uzasadniona. Uzasadniona, bo jeśli geodeta wchodzi na dwie czy trzy działki, ile tam było? Trzy chyba działki. To jeden dzień spokojnie, tym bardziej, że wcześniej był z pomocnikiem i pomierzył wszystko. Można było to zakończyć. Także moim zdaniem skarga jest uzasadniona, bo jeśli się robi 31 maja, to potem się mówi, że ma się sprawy rodzinne, to trzeba było nie robić tego dnia. Dziękuję. Ja się ustosunkuję do tego, co pan radny, ja sobie pozwolę wyjaśnić. 21 maja geodeta owszem wszedł, zrobił wstępne pomiary. I to, że i wolno mu, proszę pana, i wolno mu z chwilą, kiedy zgłasza roboty w starostwie. Panie radny, ja bym miał z chwilą, kiedy geodeta zgłasza roboty w starostwie powiatowym, jest przepis w prawie geodezyjnym, że może wchodzić na cudzy teren. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli geodeci czasami robią ciągi przez kilkanaście działek i oni by nie mogli chodzić po miedzach. Nie, proszę pana, nie ma takiego obowiązku, żeby wszystkich właścicieli powiadamiać, że wchodzi na cudzą własność. Geodeta nie ma takiego obowiązku. Tak jest do końca i przepis prawny, oczywiście, jeżeli pan radny sobie życzy, proszę uprzejmie do mnie podejść i pokażę. Owszem, za zniszczenia, które geodeta zrobi,
ma zwrócić, przysługuje odszkodowanie właścicielowi. Ale tu nie chodzi o zniszczenia, bo nic nie zniszczył w tym wypadku, tylko chodzi o to, że chodził. To tak a propos tego 21 marca. 31 maja, kiedy było okazanie granic, oczywiście, że geodeta popełnił ten błąd, że za zgodą stron powiedział, że telefonicznie się z nimi umówi na kontynuowanie czynności. I strony na to wyraziły zgodę. Proszę pana, oczywiście, że to było uchybienie. Dlatego i niesporządzenie protokołu z tych czynności też było uchybieniem. Tylko trzeba też zwrócić uwagę na to, że on to nie zrobił ze złej woli, tylko po prostu no, zrobił za zgodą wszystkich uczestniczących wtedy stron. Że telefonicznie ich poinformuje, telefonicznie uzgodnią, kiedy zostaną dokończone te czynności. No potem wpłynęła skarga, owszem, i tak nie powinno być, dlatego dostał nakaz powtórzenia czynności. Pan mówi, że można było wtedy rozwiązać umowę. No wtedy jeszcze nie było terminu, bo do 24 czerwca był termin umowy. Umowa miała trwać do 24 czerwca. Oczywiście w tej chwili, w międzyczasie, jak zaczęły się te przepychanki, że tak brzydko powiem, kolejne pisma, kolejne skargi i sprawa się przedłużała, myśmy zrobili aneks do umowy geodecie do 24 października. I od 24 października, w związku z tymi formalnymi brakami w operacie i tak dalej, nie oddał operatu, nie zakończył czynności i będziemy naliczać kary. Tak, od 24 października będziemy naliczać kary geodecie. Natomiast wcześniej nie do końca tak. To nie było tak, że ze złej woli geodeta i to i jedna strona i geodeta i pan Sławomir Gajdur też w rozmowie ze mną potwierdził, że faktycznie oni się umówili na telefon, że dokończą tych czynności. Do tego nie doszło, no bo zaczęło się formalizowanie tego wszystkiego. Oczywiście geodeta wtedy popełnił błąd, ale w naszej ocenie nie był to błąd, który był upoważniał do zerwania umowy. No, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać? Proszę. Pani Krystyno, to proszę się wreszcie przyznać, że skarga jest uzasadniona. Wreszcie chociaż jedna skarga po 4 latach naszej bytności to na sesji, jedna skarga będzie uzasadniona. Ale to dlaczego ja mam być ofiarą tych 4 lat skarg? Nie, akurat naprawdę, panie radny, rozgraniczenia budzą emocje, niewątpliwie. My tych rozgraniczeń mamy sporo, ale jedno się trafiło takie, że właściwie był taki czas, że był taki okres w tym rozgraniczeniu, że co drugi dzień dostawaliśmy jakieś pismo. To nie jest proste rozgraniczenie. Oczywiście strony mają prawo wyjaśnień, pisania pism, pisania skarg. Oczywiście, ja tego nie neguję, ale my musimy jednak to prowadzić dalej. Ale poprzez te pisma, poprzez wyjaśniania sprawa się przedłuża. Bo jeżeli była skarga na te czynności z 31 maja, musieliśmy dać termin panu geodecie i właścicielowi działki 925 na ustosunkowanie się. To nie mogło być z dnia na dzień. To był pewien termin dany, 14 dni, żeby oni się ustosunkowali do zarzutów pana Gajdura. Potem daliśmy panu Gajdurowi kolejny czas, 14 dni na to, żeby się zapoznał i ustosunkował do tych wyjaśnień. No tak to wynika. Tak to jest. I zarzucanie nam, że jesteśmy stronniczy,
No wydaje mi się zupełnie nieuzasadnione. Zupełnie nieuzasadnione, że geodeta jest stronniczy, według mnie też. Na gruncie grają dużą rolę emocje, na pewno. Być może, że doszło do jakiejś przepychanki słownej. Być może. Ale nie wyobrażam sobie, tylko poprzez te wyjaśnienia, no nie dopatrzyliśmy się takich czynności, które by kwalifikowały rażące naruszenie procedury czy działalności geodety. Dziękuję pani inżynier. Pani radny, jedno zdanie, bardzo proszę, bo już, ale to pan oczywiście, proszę, jeszcze ma pan jedno zdanie co do tego, jakbym chciał zakończyć tę dywagację, bo proszę państwa, to, że geodeta jest kiepski, to wiemy, ale to nie, tak naprawdę wynika z tego, że tą najniższą ofertę na wykonanie usług. To po pierwsze. Po drugie, skarga, jeżeli miałaby być zasadna, to na geodetę, a nie na burmistrza, bo przepraszam, no to nie burmistrz zawalił robotę i nie dał dobrych dokumentów i nie trzymał się terminów. Więc tutaj sprawa dotyczy pana burmistrza, a nie geodety. Tak skarga jest sformułowana, więc tyle mam do powiedzenia w temacie. Skarga jest na pana burmistrza, a nie na pana geodetę. Nieprawda. Proszę pana, proszę przeczytać projekt uchwały. Ja czytam skargę, nie uchwałę. Ale... Zwróć uwagę, że tam jest jako dokument podłączona ta skarga. Natomiast zasadnicza skarga była skierowana do wojewody wniosek o podjęcie działań w zakresie nadzoru nad czynnościami postępowania administracyjnego prowadzonymi przez burmistrza powiecza. A to jest wniosek, a nie skarga. Szanowni Państwo, ja może przerwę to, bo to nie ma większego sensu. Myślę, że proszę Państwa, Państwo macie na tyle dokumentów, że i wyjaśni Pani inżynier, że czujemy sprawę i wiemy, jak to wygląda. Sprawy rozgraniczeń zawsze budzą wiele wątpliwości. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominam, że skarga dotyczy działań burmistrza, tutaj temat jest prosty, pan geodeta pewnych rzeczy nie dopilnował. Proszę państwa, jeszcze pan radny Jarkowski i... Już wyjaśniam. Tej treści dokument, o którym mówiła pani sekretarz, skierowany przez pana Sławomira Gajdura i podobnej treści wniosek skierowany przez panią Magdalenę Gajdur trafił do pana wojewody Jerzego Millera, który poprzez departament, przez Wydział Nadzoru skierował do rozpatrzenia Radzie Gminy, Radzie Miejskiej w Wojniczu skargę na burmistrza, ale zakwalifikowano to jako skargę i stąd się... Natomiast pan dysponuje dokumentem, który nazwa zarówno pan Gajdur, jak i pani Gajdur wnioskiem. Trafiło to do wojewody, a szef Wydziału Nadzoru te wnioski zakwalifikował jako skargi i skierował do Rady Miejskiej w Wojniczu celem rozpatrzenia jako skargę na działalność pana burmistrza. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Że państwo nie macie tutaj kompletu tego dokumentu i stąd się to bierze. Nie ma tego dokumentu przekazującego z Wydziału Nadzoru do Rady Miejskiej w Wojniczu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czytam projekt uchwały numer 46/418/2014 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Podstawę prawną mają państwo w nagłówku projektu uchwały. Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy uznać za bezzasadne skargi pani Magdaleny Gajdur, zamieszkała Warszawa, oraz pana Sławomira Gajdur, zamieszkały w Wojniczu, na nienależyte wykonywanie zadań w związku z wprowadzonym postępowaniem rozgraniczeniowym przez burmistrza Wojnicza z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Wojniczu do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skarg poprzez doręczenie kopii uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pani i panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. 10 państwa radnych za, kto wstrzymał się od głosowania? 2 państwa radnych, to jest przeciwny. 1 pan radny. Dziękuję. Proszę państwa, zakończyliśmy część uchwałodawczą i chyba ostatnia to była uchwała Rady Miejskiej 6 kadencji. Proszę państwa, jak rozpoczynaliśmy kadencję, został sporządzony raport otwarcia kadencji, tak również przez pana burmistrza oraz osoby, które zajmowały się tematem, został przygotowany również raport zamknięcia. Panie burmistrzu, bardzo prosimy o kilka zdań. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak tutaj troszkę wyprzedził może pan przewodniczący, kiedy w miesiącu grudniu 2010 roku obejmowałem funkcję burmistrza po dwóch